Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Crash Insane Trilogy, czyli Crash Bandicoot podstawowy, zremasterowany na PS4. Także słuchajcie, ja przyznam wam się szczerze, że troszeczkę wybrnąłem do przodu z poziomami i nie zwróciłem chyba uwagi, i tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie jestem w 100% pewny, że chyba nie zrobiliśmy jednego z dzików, który był ukryty i schowany w tym miejscu, więc zrobimy to sobie teraz. Tak wiecie, chciałem troszkę może poćwiczyć sobie i tak dalej, ale niestety zobaczyłem, że tu było coś takiego i nie wydaje mi się, żebyśmy skręcali w jakąś inną stronę przy bosie Koala Kong na tej wyspie, więc zrobimy sobie to teraz, a potem wrócimy do na wyspę tą, wiecie, którą robiliśmy ostatnio. Także mam wielką nadzieję, że mi jakoś w miarę to pójdzie. Jezus, nie lubię na tym. Nie lubię tak bardzo. Teraz coś spierdzielę na bank. Tu będzie dołem. Tu będzie na tą stronę. Tu będzie górą! Jeszcze raz. Tutaj wydaje mi się, że w sumie nawet nie wiem, czy tutaj zdobędziemy kryształ, jeżeli zdobędziemy wszystkie skrzynki, bo tak na dobrą sprawę, chociaż nie, tu się nie zaczyna, nie będzie zaczynało w pewnym momencie od początku. No nie wiem, zaraz ogarniemy. Ale wydaje mi się, że chyba już idzie mi a little bit lepiej niż... O Jezus, tu było dołem, nie górą. Trudno. Dobra, mamy 18 żyć, nie jest źle. Tragicznie też nie jest. Hop. Dobra, tutaj dołem. Następne będzie górą. Nie, tutaj też jest dołem. To było górą. No co? Jak? No. Ile to jest w ogóle? 24 skrzynki. To niedużo w sumie. Co nie zmienia faktu, że mi nie idzie. Dołem. Następne też było dołem. A, już poprzednie było górą. To było górą, dobra. Okej. Mamy skrzynki, mamy checkpoint. I oczywiście musiałem się zabić. Dobra, spokojnie. Tu będzie po prawo. Tu przeskoczymy go, więc spokojnie. Tu będzie dołem. Co? Podskoczyłem. Chyba. Aj, Crash. Tak, tu wiem, że koleś cię przeskoczę. Spokojnie. Tu było dołem. Tu nie przeskoczyliśmy poprzednio, nie wiem czemu. Dobra, mamy to. Dobra, super, koniec. 24, czyli i zdobyliśmy kryształ, widzę. Także nie jest źle. Nie jest źle, moi drodzy. Ważne, że udało nam się zdobyć wszystko. Ale umarłem przecież, to dlaczego zdobyłem kryształ? Przecież zdobycie kryształów... Chyba, że to kolorowych kryształów. Czyli tych niebieskich, zielonych i żółtych. Chyba możemy to zrobić w ten sposób. Z tego, co mi się orientuje. Tu chyba nie możemy zginąć. Natomiast te normalne to chyba po prostu przejdziemy. Tak mi się wydaje, no bo na to by wyszło, bo zginęliśmy tutaj parę razy. A wyszło jak wyszło. Dobra, z tego co też wiem, wyspa ta, na której teraz jesteśmy, jest dosyć długą wyspą, więc jest też ostatnią wyspą, także zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja jestem skłonny skończyć po prostu tego Crasha, tak po prostu go skończyć w całości, ale nie wiem, jak mi pójdzie, nie wiem, czy dam radę na jedno posiedzenie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast chwileczkę odpocząłem, więc myślę, że może pójdzie dobrze. Oby. Dobra, tutaj teraz robimy tak, tu wracamy. Boom. Dobra, pięknie. No kurde, Crash! What are you doing? Don't do this to me all the time. Nikt nie powiedział, że wiecie, że będzie łatwo.
Dlaczego ja czasem nie wskakuję, to ja nie wiem. Dobra, pykło. Nie, nie wierzę! Tak bardzo w to nie wierzę, nie? Ile mamy żyć? 15. Dobra, no spokojnie. Okej. Nie wiem, po co to odkrywam, bo ja i tak tam nie przejdę przecież. Zobaczcie, bo możemy chociaż... Zaraz, mogę sobie przejść tak... O, właśnie, mogę to przecież w ten sposób zrobić. Także powolutku odkryjmy wszystko, pozbierajmy wszystkie łum... O nie! Nie, nie, nie! To była czasówka! A, widzicie, to wiecie co, dopiero w ostatniej chwili się zorientowałem. Ja pierdziela, nawet nie wiedziałem, ale dobra. Wiemy już co i jak, więc... Aż tak źle nie będzie. Dobra, trudno, straciliśmy aku. Słuchajcie, ja to zrobię. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, damy radę. Tutaj nie będę na pewno wszystkiego rozwalał, czyli teraz tak. Po prostu wchodzimy po środek. Zabijemy wszystkie skrzynki szybko. Dobra, hop. Pięknie. Trudno, nie zdobyłem jednej łumpy, nieważne to jest. Dobra. Pięknie. Dobra, jest checkpoint. Uff. Dobra, zeszliśmy dalej niż byliśmy. Mamy kolejną tonę. Dobra. Tu teraz jak? Czy to jest jakieś niebezpieczeństwo, że spadnę? Co? Aha! Taki cwaniak. Wiem, nie wziąłem łup. Nie, 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 nie zgadzam się. Nie, 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 definitywnie nie. Jestem spokojny, bardzo spokojny. Jestem tak spokojny. Jestem spokojny, naprawdę. Uwierzcie mi. Bardzo. Bardzo. Mój pad od PlayStation jeszcze nie miał styczności z dworem, więc... Trochę to korci. Dobra, to jest bonus z tołną. To wejdźmy, do, na szczęście wiecie, bonusy wiecie jak działają, czyli nie tracimy żyć, więc jest spoko w miarę. A, o super. To było do przewidzenia, ale jest do zrobienia, spokojnie. Wiecie, ważne tak na dobrą sprawę jest to, żebyśmy zgromadzili jak największą liczbę żyć, a że w bonusach można sobie tak po prostu, wiecie, powchodzić kilka razy, nie tracąc przy tym nic, to będziemy to po prostu kontynuować, no bo tutaj mamy kilka, jest kilka żyć do zdobycia, więc warto je zdobyć i warto je gdzieś tam trzymać sobie. Dobra, pięknie pykło, nice. Także sami widzicie, wystarczy trochę poćwiczyć. Jak się poćwiczy, to wszystko później idzie bardzo prosto, więc... Znaczy, może niekoniecznie bardzo prosto, ale już ma się mniej więcej, wiecie, pojęcie i to wszystko, więc idzie nam znacznie, znacznie, znacznie lepiej.
O, Jesus, ale dzieliłem. Swoją drogą, mam dziwne wrażenie, że tutaj też co nieco spierdzieliłem, ale... Bo tam, zobaczcie, na dole jest jakieś coś i... Mam dziwne wrażenie, że chyba trochę źle poszedłem. Dobra. Tutaj górę, tu sobie poskaczemy. Myślę, że wpadnie nam życie. Wpadło życie, świetnie. Dobra, to nas zrzuci w dół. Okej, dzień dobry. Na spokojnie. Kolejne też nas gdzieś zaprowadzi. To jest nieruchome z tego, co się orientuje. Znaczy w sensie nieruchome. Dobra, jest okej. Aha, czyli to nas tu wyrzuca do dołu. Dobra, super. Dobra, mamy kolejny checkpoint. Nie jest źle. Mamy też kolejne życie. Dobra, pięknie wyszło. Czekajcie, czekajcie, ja bym chciał się go pozbyć. Tu coś jest. Trudno. Na spokojnie. Na spokojnie. Tutaj już widzę, że będę musiał to na pewno... Nie! Nie wierzę, nie? I can't believe it! O, to było to, które się zapada. Ha. Trzeba zrobić tak. Hop, hop. Pięknie. Dobra, wiecie co, tamtej skrzynki nie mam zamiaru brać, bo nie mamy niestety Oogie Boogie, więc nie będę sobie, że tak powiem, komplikować i wiecie, o co chodzi. Więc na spokojnie. Dobra, teraz tylko tak. Tu sobie stanę na maksa, jak tylko mogę, na krawędzi. Dobra, pięknie, pykło. A tu domyślam się, że będzie do przodu. Tylko to chyba mi krzywdy nie zrobi. Nie, to mi krzywdy nie zrobiło. Świetnie. Hop. I dobra, doskoczyliśmy. I tu jest chyba koniec. Safety first. Oczywiście, że jest koniec. Dobra. Domyślam się, że następnym elementem będzie boss. Ponieważ w sumie tak to mniej więcej wychodzi, więc chyba raczej będzie. Ominęliśmy trzy skrzynki. Ale wydaje mi się, że to są chyba te skrzynki... W bonusie zrobiliśmy wszystkie to. Albo są na... Nie, to są... Tak, to są te trzy, te dwa TNT i ta jedna skrzynka. Więc jakbym je zdobył, to byłoby ok. Ale wolałem nie ryzykować. Dobrze, mamy teraz kolejną planszę Toxic Waste. Ale nie wiem, czy to jest boss, dlatego że to jest do zdobycia niebieski klejnot. Więc to musimy po prostu przejść... tak, break every box without dying to earn a special gem. Czyli właśnie nie możemy zginąć, musimy to po prostu przejść, zbierając też wszystkie skrzynki. Co jest a little bit challenging. Dobrze, kolego. Tak będziemy się z tobą bić, tak? Jak? Chciałem ze tymi skrzyneczkami, wrażam, coś zrobić. Nie pamiętam go, kurde. Czekajcie, a może... Ja mam wrażenie, że jemu chyba trzeba było na łeb skoczyć. Nie, jego trzeba było dziabnąć. Okej. Czemu miałem wrażenie, że tu będzie... Było coś niebezpiecznego właśnie, tak? Mhm.
Dobra, łumpy, łumpy. Fauna! Dobra, tu jest, widzę, oj, przepraszam was za... wiadomość. Ciszę telefon. Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam Maćkę. Enough. Ile to jest w ogóle skrzynek? 39 tylko. Dobra, pięknie. Tu chyba też będą nam spadać. Już jeszcze nie lecą. Aha, już lecą chyba, nie? O nie! Chyba żarty. Aha. A to chyba tylko ta... Tak. Aha, tu jedna leci tak, druga... Okej. No i nie działo. Dobra, nieważne. Wiecie co, chyba widzę, w którym miejscu one podskakują. Więc tu jestem bezpieczny. Tak, to widać na szczęście. Okej. Nie, no i się utopiliśmy. Czy to zaczynam od nowa? Nie, to był checkpoint. Kurczę, ale wiecie co? Mieliśmy gigantyczną możliwość zrobienia tego na raz, bez zgonu. Shit. Nie widzieliście tego? Nic się nie stało przecież. Nic się nie stało. Nic. Totalne nic. Dobra, i teraz chyba były te ruchome. Tak, są, ale widzicie? Na ziemi są takie ryski, które widać, w którym miejscu... mniej więcej jesteśmy bezpieczni, także... To jest dosyć duży plusik. O, i ona teraz uderzy tu i przeleci i świetnie, i możemy iść dalej. Tutaj też będę bezpieczny. Tu będę bezpieczny. Dobra, tu zaczekamy sekundkę. Dobra. Okej. Nie, no ja pierdzielę, dlaczego ja wpadam do tego gówna? Jesus. Dobra, teraz będą te podskakujące badziewiaki. Dobra, moment, zaczekamy chwilę. Niech przeleci chyba ta najważniejsza, czyli ta po prostu bansująca, bo... To one tutaj mi najwięcej problemów robią. Na raziomek. Mamy checkpoint. Pięknie. Ile mamy żyć? 15. Może być. Tu też widzę, są bouncujące. Aha, i widzę, że pierwsza leci bouncująca nawet. Tutaj na kratce też, jak widzicie, mamy takie zarysy mniej więcej, w których jesteśmy bezpieczni, więc będę po prostu przechodził je powolutku. Tak, żeby mi nie działo. Tu mnie nie dziabnie, tu jest życie. I bonus stoną, świetnie. Także myślę, że do niego wejdziemy, na luzie. Jak stoimy z czasem w ogóle? Gdzie jest mój czas? 20 minut, dobrze.
Nope. Nie tak, jeszcze raz. Tylko że wiecie co, ja widzę, że ja tutaj chyba... Znaczy, tak powiem wam szczerze, tak na dobrą sprawę to można przejść po prostu, byle żeby przejść, bo one i tak wszystkie wybuchną naraz, a co za tym idzie, i tak zdobędziemy wszystkie skrzynki, tak? Tylko, gdybyśmy chcieli więcej łump na przykład, to tu już byłby problemik, ale widzicie, niszczą się wszystkie życia zdobywamy, trudno, łumpy, a tam można wejść sobie do każdego poziomu, powtórzyć go kilka razy i damy radę, i widzę też, że mamy wszystkie skrzynki, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ten poziom, moim zdaniem nie jest trudno zrobić go na 100%, w sensie, wiecie co ono myśli. Jak to teraz tam? Tu się odbija na krawędzi, czyli muszę to szybko... Dobra. No, dziabaj. I nara, świetnie. 39 na 39, ale niestety nie zdobyłem kolorowego kryształu, bo się po prostu nie udało. Ale nie jest źle. Nearly perfect, but you die. I know it. I'm dying and I know it. No dobra. Co będzie teraz? Pytanie, czy będzie boss, czy nie będzie boss. Bo jeżeli będzie boss, to będziemy mogli w sumie... Będę mógł... O, oczywiście, że jest... bosik, więc myślę, że możemy się pokusić o jego zrobienie. Najwyżej materiał będzie trwał troszeczkę dłużej niż zazwyczaj, ale jesteśmy bardzo blisko końca, moi drodzy, bardzo blisko końca. A, o nie. Ja go kojarzę z jedynki. Ale co z nim trzeba było robić? Aha. On chyba, wiecie co, w momencie przeładowywania trzeba było go dziabnąć. Albo na niego skoczyć, czy coś tam... Nie, moment, jeszcze raz. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... Oczywiście, że tak. Dobra, on się tu znowu przeładowuje, tu jesteśmy bezpieczni. Czyli muszę go, widzę, łapać jak przechodzi. Się schowam tutaj. Jak teraz idzie fala? Dobra, znowu się przeładowuje. I teraz chyba trzeba było na niego skoczyć. Nie, po prostu go dziabnąć. Super. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. Teraz chyba pójdzie z drugiej... Ole! Ale odwaliłem! Ale odwaliłem, tak bardzo odwaliłem, nie? Ale dobrze, on nie jest skomplikowany, nie jest skomplikowany, także damy sobie radę bez problemu. Teraz będzie go tylko trzeba dziabnąć. I na drugą stronę, ładnie. Znowu na drugą stronę. Pięknie. Oj, moment, nie tak, hop. Dobra, dziabnęliśmy go, ale teraz z tej strony będzie. I teraz nie wiem, jak to będzie szło. Aha, i on teraz jest po środku. A nie, czekajcie, jest z drugiej strony, więc chyba zaraz mu się to wskoczy. Nara! Pięknie! Pykło! Także udało nam się zabić bosika. I dostaniemy pewnie trofeum. Pinstripe Putty. Putty. Nie wiem to bardzo jak. Ale się udało. Także słuchajcie, trzeci boss ubity. Więc został nam tylko Embryo i Cortex. Także cóż. Ale to sobie zrobimy w następnych odcinkach. Także ja wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Także nie zapomnijcie zasubskrybować. Przy okazji zostawcie też dzwoneczek. Wpadnijcie też na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, zostawcie komentarz, łapkę i tak dalej. Także ja wam za dzisiaj dziękuję, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa.